Hej, cześć, witajcie na kanale Kamil Lepa, witam bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym poradniku na moim kanale. Mamy sobotę, godzinę 12, albo też później, jeżeli to oglądacie, bądź też wcześniej, ale wątpię, że wcześniej oglądacie ten filmik. W dzisiejszym filmie według waszego życzenia, a bardziej ankiety, która była kilka tygodni temu na karcie społeczność, zadecydowaliście wszyscy głosem tłumu w komentarzach, jak i w ankiecie, że chcielibyście zobaczyć styl montażu Blueda. I od razu przepraszam, jeżeli będę przekręcać ten nick, sorka, ale wybaczcie, przepraszam. Jeżeli chodzi o styl montażu Blueda, przejrzałem ostatnie 3 filmy, które wleciały na jego kanał. I w dzisiejszym filmie pokażę wam wszystkie te efekty, które przykuły moją uwagę oraz które są charakterystyczne, tak mi się wydaje, do stylu montażu Blueda. To wrzuciłem wam do tego materiału, a tu oczywiście na tym pasku będziecie mieć każdy poszczególny etap, poszczególny efekt rozdzielony, żebyście nie musieli szukać po tym materiale, tylko od razu sobie przejdziecie na konkretny was interesujący efekt. Już przechodzimy do poradnika, bo pewnie was to wszystko niecierpliwi. Tylko jeszcze takie jedno ważne mini ogłoszenie. Jeżeli ktoś z was jest tutaj nowy na tym kanale, to byłoby mi bardzo miło, jakby zasubskrybował kanał, zaznaczył dzwoneczek, aby kolejne filmy cię nie ominęły, bo naprawdę uwierz mi, że już coś na tym kanale na pewno się znalazło, co przykuje twoją uwagę, bądź też zaczerpniesz wiedzę, nauczysz się czegoś i będziesz mógł się w ten sposób rozwijać. Bądź też, jeżeli się nie pojawiło, to na pewno się jeszcze w przyszłości pojawi. Więc naprawdę warto subskrybować ten kanał. I na koniec dajmy taki próg 600 łapek do końca dnia. Zobaczymy, czy wam się uda. Ja już nie przedłużam. Przechodzimy do komputera i przechodzimy do pierwszych efektów na dzisiejszym poradniku. Okej, więc znajdujemy się przy komputerze i pierwszym efektem, jaki wam w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym poradniku przedstawię, są to przejścia, z jakich korzysta Blood. Przejścia te nazywają się Film Impact, linka do tej strony znajdziecie w opisie. I jak sobie klikniemy Premiere Pro Transitions, wystarczy, że w tej zakładce przejdziemy sobie w dół, aż znajdziemy taką, takie coś jak Push Impacts. No i z tego właśnie to przejścia korzysta Blood w swoich filmach. Ja to przejście już tutaj mam i zaraz sobie je oczywiście nałożymy, aż mi się ściemniło w pokoju. Okej, nastała światłość i przerzucam sobie tutaj już nagranie do mojego Premiera Pro. Wybiorę sobie tutaj kilka ujęć. Okej, połączyłem sobie 3 takie klipy i na te klipy właśnie teraz nałożymy przejście. No i oczywiście jak sobie zainstalujemy te impakty, to tutaj wystarczy, że wpiszemy sobie impact. No i przerzucamy oczywiście owe przejście, czyli impact push. Proszę bardzo, przerzucamy jedno tutaj, drugie tutaj i zobaczcie, nasze przejście jest już nałożone. Tylko musimy wyrenderować, więc szybko kliknę sobie enter. Niech tutaj nam Premiere Pro to przemieli i teraz bez problemu sobie płynnie możemy obejrzeć właśnie nasze przejście. Więc jak widzicie, ten efekt nie jest ciężki, jest on bardzo łatwy, wystarczy po prostu skądś załatwić sobie właśnie te przejścia albo pobrać właśnie z głównej strony Film Impacta owe przejście. No i będziecie mieć w swoich filmach te same przejścia, z których korzysta Blued w swoich filmach. Kolejnym efektem, który wam dzisiaj przedstawię, jest efekt blurowania różnych obiektów i różnych postaci, z którymi też się spotkałem, kiedy przeglądałem kilka najnowszych filmów Blueda na jego kanale. Pokażę wam właśnie, jak zablurować, zapikselować jakąś daną postać, dany obiekt właśnie na naszym materiale. Na tym przykładzie zablurujemy sobie na przykład tą świnkę, żeby ta świnka była zapikselizowana. Jeżeli ktoś myśli, że to jest naprawdę bardzo ciężki efekt, to bardzo grubo się myli, jest to naprawdę bardzo, 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 ale to naprawdę bardzo proste. Już wam pokazuję. W efektach wystarczy, że wpiszemy sobie mosaic i przerzucimy ten nasz efekt mozaiki na właśnie nasz klip, pyk. Na razie mamy cały obiekt, cały nasz klip, całe nasze nagranie zapikselizowane, ale spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. Mamy tutaj kilka narzędzi do wyboru, możemy wziąć kółko i wtedy tylko w kółku będzie cała pikseloza. Możemy to samo zrobić w kwadracie, bądź też prostokącie. Ja skorzystam z tej trzeciej opcji, jednakże wyłączę na chwilę ten efekt mozaiki, żebym po prostu widział oryginalne nagranie bez nałożonego efektu i wybieram sobie teraz pentula. W ten oto sposób mam narzędzie pentul i wycinam sobie teraz naszą tutaj świnkę. Nie wiem, czy dobrze robię, że robię aż takie malutkie odległości. Najwyżej zaraz to poprawimy, bo oczywiście możemy sobie naturalnie, jak widzicie, te punkciki sobie przesunąć, jeżeli byśmy się pomylili. Ja też tak troszeczkę zrobię no, troszeczkę malutki odstęp od tej świnki, żeby to nie było tak idealnie wycięte, tylko troszeczkę, żeby ten odstęp był zachowany. Ok, myślę, że będzie dobrze. I teraz tak, z powrotem dajemy na widoczność nasz efekt mozaik. No i no, jak widzicie, nasza świnka jest zacenzurowana, zapikselowana. Tylko że niekoniecznie ładnie to wygląda, nie ma co tutaj się oszukiwać. Także tak, przechodzimy tutaj do tych dwóch wartości, gdzie mamy dziesiątki, czyli horizontal blocks oraz vertical blocks. No i na przykładzie, znaczy na przykładzie, na chwilę spróbujmy zobaczyć, ile to będzie, jak wpiszemy w jednym i w drugim 75. Jest mozaika nałożona, jest pikseloza, lecz jednak ta pikseloza jest na tyle mała, że widać tą naszą świnkę, więc sobie troszeczkę ją zmniejszymy. Dajmy sobie może teraz testowo 45. Ok, 45 już jest troszeczkę lepiej, nie widać już tej świnki za bardzo. Możemy sobie tą maskę jeszcze bardziej poszerzyć. Ok, jednakże to już nie zrobi nam żadnej różnicy. Możemy sobie 25.
To już od nas zależy, ale w ten sposób sobie właśnie nakładamy naszą pikselozę, nasz obiekt jakiś. I teraz tak, pokażę wam jeszcze, jak w fajny sposób możemy sobie wyanimować to. Jeżeli na przykład byśmy chcieli na przykładzie, nie wiem, tej animacji, znaczy tego klipu, tego nagrania, albo tego, zacenzurować tylko i wyłącznie na przykład tą skrzynkę, tak? Żeby tylko ta skrzynka była zacenzurowana, a reszta tutaj na nagraniu była widoczna. Tylko po prostu chcemy, aby ta skrzynka była zapikselowana. Tak więc nie jest to nic ciężkiego. Ponownie przerzucamy naszą mozaikę na nasz klip wybrany. Na chwilę wyłączamy, wybieramy pentula, wycinamy naszą skrzynkę w ten oto sposób. OK, będzie dobrze. I teraz tak, z powrotem nasz efekt pojawiamy. Tutaj wpiszemy sobie po 35, myślę, że będzie OK. No, może jeszcze 45 spróbujmy. Dobra, 45 będzie OK. I teraz tak, chcemy, aby ta mozaika podążała za tą skrzynką, żeby ona się przykleiła do tej skrzynki, przyczepiła i cały czas, pomimo tego, że to nagranie się rusza, ta skrzynka cały czas była zacenzurowana. Także tak, wracam do tego fragmentu, gdzie miałem, nic nie ruszałem i klikam najpierw tą strzałeczkę playa w lewo, czyli po prostu od tego miejsca do lewej strony będzie się cały czas śledzić efekt mozaiki za naszą skrzynką. OK. Gotowe i zobaczcie, jest ona zacenzurowana i teraz od tego miejsca nie mamy tutaj kolejnych punktów, więc musimy sobie wygenerować, klikając prawym przyciskiem w tym miejscu. Znaczy ja to mówię tak potocznie, bo tak naprawdę tutaj trakuje nam się cały obiekt, cała nasza mozaika podąża za naszą skrzynką. Możemy trochę poprawić, jak widzimy, że tutaj troszeczkę nam gubi tą całą skrzynkę, no bo rzeczywiście tutaj to drzewo nam przeszkodziło i tutaj inaczej wycinałem, więc możemy sobie oczywiście przesunąć troszeczkę w ten sposób i teraz na nowo sobie kliknąć tracking. No i teraz chwilę czekamy i zobaczcie, nasza skrzynka została już zacenzurowana. To samo możemy zrobić tutaj, więc wystarczy, że przerzucimy sobie mozaikę na szybkości, wyłączymy sobie ją na chwilę, pentulem sobie zaznaczymy naszą skrzyneczkę szybciutko, pach, pach, pach. OK. Z powrotem dajemy efekt na widoczny, tutaj wpisujemy 45, tutaj 45, tracking w lewo, czekamy chwilkę. OK, następnie wracamy do tego punktu, tracking w prawo. No i zobaczcie, nasza skrzynka została już ładnie zacenzurowana. Aha, sobie jeszcze szybko przerendurujemy. No i jeszcze raz wam pokażę, zobaczcie, nasza skrzynka już została ładnie i szybko zacenzurowana. Kolejnym efektem, który wam w dzisiejszym filmie przedstawię, będzie to efekt blasku, który też mogliście zauważyć na jednym z najnowszych filmików Blueda. Dajcie to znać proszę w komentarzach, jak naprawdę się czyta ten nick. Po wczorajszym shortcie się dowiedziałem, że jednak Blued. Jeszcze raz sorka, jak będę się mylić. Ale wracając do tematu, jak zrobić ten cały blask od góry? Zrobimy to też na przykładzie tego ujęcia właśnie z tą świnką i również ten efekt jest w Premierze Pro domyślnie. Naprawdę jakbyście mieli wolny czas i byście sobie każdy ten folderek rozwinęli i posprawdzali każdy efekt po kolei, jak jest w Premierze Pro, to byście się zdziwili, jakie tutaj są naprawdę domyślnie efekty, nawet bez instalowania żadnych wtyczek, pluginów i tak dalej, dostępne w Premierze Pro. Teraz wykorzystamy efekt Lens. Wystarczy, że wpiszemy sobie Lens Flare dokładnie, o, i przerzucimy sobie nasz efekt Lens Flare na nasz klip, czyli ten. OK, i zobaczcie, nasza flara tutaj się pojawiła i to jest ta flara, mogę się mylić, aczkolwiek efekt uzyskamy identyczny jak u Blueda, chociaż ja nie jestem montażystą Blueda, ja nie wiem, jak tam u niego to wygląda, czy to jest jakiś klip, jakiś efekt na green screenie, czy też nie. Ja zawsze korzystałem z takiego efektu Lensa, który jest domyślnie już w Premierze Pro i też również i wam chciałem ten efekt przedstawić. Jak klikniemy sobie w efekt control właśnie na ten efekt Lens Flare, możemy sobie uzyskać widoczność tego naszego tutaj jakby celownika takiego. On wyznacza po prostu środek tej naszej flary, czyli jak sobie przesuniemy w prawo ten wskaźnik, no to ta flara też się przesuwa. Damy sobie tą flarę oczywiście naturalnie tutaj na górę, tak jak to było w filmie Blueda. No i teraz tak, mamy tutaj różne wartości, nas będzie najbardziej interesować ta oraz ta, ponieważ tutaj sobie przesuwamy tylko pozycją, to samo robiliśmy po prostu jak klikniemy na opis efektu, więc tutaj tymi pozycjami już się nie musimy bawić, bo ustawiamy to na środku tak jak jest. Tutaj 50 na 300 mm zoom możemy sobie zmienić na 105, wtedy powstaje taka flara bardziej biała, nie wiem czy też nie ta konkretna jest na filmie Blueda. Nie pamiętam, bo ja też trochę lecę z pamięci, zapisałem sobie po prostu poszczególne efekty i po prostu wam je dzisiaj przedstawiam. I teraz tak, jeżeli uważamy, że ta flara jest za mała, nie daje aż takiego światła, chcemy ją bardziej podjaśnić, bądź też przeciwnie, chcemy, że bo świeci za mocno, troszeczkę ściemnić. Tutaj mamy flare brightness, jak sobie damy niżej, no to oczywiście ta flara będzie mniej świecić, a jak sobie damy wyżej, to ta flara będzie bardziej świecić.
No i wtedy w ten sposób uzyskaliśmy naprawdę bardzo fajny efekt, który może mieć szerokie zastosowanie w naszych materiałach. No i możemy sobie jeszcze zrobić coś takiego, że na przykład tutaj nie świeci, tu nie świeci, tu nie świeci i nagle jak będzie zoom na tą świnkę, to się troszeczkę przyświeci nasze światło. Nie wiem, czy też tak konkretnie było tam na filmie u Blueda, aczkolwiek tak wam pokażę dodatkowo w formie dodatku do dodatkowej lekcji, dodatkowej nauki, dodatkowej wiedzy, jak coś takiego zrobić. Tak więc tak, pierwsze co to tutaj gdzie jesteśmy, kliknę sobie zegarek przy Scale oraz Position. Teraz trzymając lewego shifta, cały czas trzymam lewego shifta i na klawiaturze strzałką w prawo klikam kilka razy. Raz, dwa, trzy. Trzy będzie na razie ok. Albo cztery, dajmy cztery. I teraz tak, skalą sobie troszeczkę przybliżmy, a pozycją troszeczkę najedziemy w dół i wyśrodkujemy do naszej świnki. Okej, będzie okej, myślę. Teraz tak, zajrzymy sobie tyle niżej i tutaj przy Flare Brightness również klikamy zegareczek. Następnie ponownie trzymam shifta lewego i teraz strzałką w lewo klikam raz, dwa, trzy, cztery, tak jak tutaj, żeby po prostu być w tym samym miejscu i tutaj wpiszemy sobie 0. Teraz kliknę sobie Enter, żeby właśnie ta warstwa czerwona się przerenderowała. No i zobaczycie, co w ten oto szybki sposób, jaki efekt uzyskaliśmy. Tutaj mamy tą naszą zacenzurowaną skrzynkę, wiadomo, a tutaj mamy świnkę i jest ona podniesiona. No troszeczkę za wolno to idzie, możemy sobie zaznaczyć te wartości i trochę bardziej je sobie przybliżyć. No i teraz jeszcze raz przerenderujemy i zobaczymy, jak to się teraz będzie prezentować. Okej, zobaczmy. Jest super. No i w ten oto sposób kolejny efekt Blueda mamy za sobą. No i kolejnym efektem, który wam w dzisiejszym filmie przekażę, są napisy Blueda. Zdradzę wam podobną czcionkę, nie tą samą, bo ciężko jest znaleźć identyczną czcionkę, jeżeli ktoś nie zna. No wątpię, że ktoś zna wszystkie czcionki na pamięć i ma taką wiedzę szeroką, że zna każdą czcionkę, jaka istnieje na świecie. Jednakże pokażę wam podobną czcionkę, z której korzysta Blued w swoich filmach i pokażę wam, jak te napisy zrobić. Możemy je robić w Premiere Pro, możemy je robić w After Effectsie. W After Effectsie troszeczkę te napisy będą przyjemniejsze dla oka, one będą bardziej płynniejsze. Ostatnie poradniki wszystkie głównie skupiały się na montażu w After Effectsie. Dzisiaj postaram się jak najmniej ograniczyć tego After Effectsa, żebyśmy wszystkie te efekty przerobili w Premiere Pro, więc też i w Premiere zrobimy sobie właśnie to ten efekt. Tak więc tak, dajmy sobie na to, mówimy na filmie, nie wiem, jakiś tam tekst siema. Dajmy sobie, nałożymy sam po prostu napis siema, ustawmy sobie go na środku, trzymając Ctrl możemy sobie bez problemu wyśrodkować nasz napis na przykład na środku. Teraz ten celownik ustawiamy oczywiście na środek, żeby był on na równości. No i okej, mamy nasz napis gotowy. Dobra, może nie aż na tyle gotowy, trochę przesadziłem, ale tak, mamy nasz napis. Teraz tak, pierwsze co to czcionkę zmieniamy na tą, która jest podobna do czcionki Blueda. Ona się nazywa My Home Free Trial i tak się ona prezentuje. Jednakże wiem, jeszcze ona nie wygląda tak jak u Blueda, spokojnie. Dobra, zostawmy sobie tak jak jest, linka do tej czcionki, do tego fonta również znajdziecie w opisie do pobrania. Teraz tak, kolejne co nam się kłania to nałożenie oczywiście obrysu, który też jest u Blueda. Czyli teraz tak, zaznaczamy sobie tutaj opcję przy stroke oraz stroke'a, zmieniamy kolor stroke'a na taki niedokładnie czarny, bardziej taki szarowaty. O, może coś takiego będzie ok. Ok, i teraz sobie po prostu wartość 1 zwiększamy. A, musimy mieć cały tekst zaznaczony. A, są czasami pewne zmiany i różnice między Premierem Pro a After Effectsem i czasami się w tym wszystkim gubię. Ok, myślę, że 25 będzie jak najbardziej ok. Teraz wystarczy, że sobie troszeczkę ten kolor jednak podjaśnimy. Ok, no i w ten oto sposób mamy nasz napis zastosowany. Teraz tak, możemy sobie powiedzmy, że mówimy siema, co tam u ciebie? Teraz tak, możemy sobie tutaj jeszcze ustawić, żeby justowało nam do środka i zamiast co chwilę poprawiać nasze teksty, to właśnie po prostu sobie ten just ustawić na środek. I teraz zobaczcie, niezmiennie co będziemy wpisywać, to ten napis cały czas będzie wyśrodkowany. Na przykład wpiszę Kamil, on jest na środku. Nalepa, cały czas na środku. Nalepa, nalepa, cały czas jest ten napis na środku, więc to jest fajna sprawa. Co tam? Okej. Nie będzie tak, siema. Co tam? I teraz tak. I albo możemy sobie takie teksty zostawić jak teraz, chociaż one są dość takie proste. Możemy sobie nałożyć taki efekt jakby, że jeden napis się, powiedzmy, że zanika, a drugi się pojawia. Tak więc tak, klikamy na tą pierwszą warstwę. W moim przykładzie jest to warstwa z napisem siema. No i w Effects Control sobie zjeżdżam tutaj do zakładki tekst, a następnie do transform. I tu przy scale klikam zegareczek i wpisuję 50. Klikam Enter i następnie trzymając shifta po lewej stronie oraz klikając lewą strzałkę lewą strzałkę w lewo, pyk, i tu z powrotem wpisuję 116 tak jak było. Ok, na razie mamy coś takiego nałożone i teraz tak. I tak samo w tym przypadku klikamy na tą warstwę, co tam, jedziemy sobie w dół do transform, o, klikamy sobie zegareczek, tu wpisujemy sobie 50,
lewy shift, strzałka w prawo, wystarczy raz i z powrotem wpisujemy 116. No i zobaczcie, w ten oto sposób uzyskaliśmy. No i w ten oto sposób mamy napisy takie jak u Blueda. Jeżeli ktoś uważa, że one są troszeczkę za wolne i te napisy mogłyby się troszeczkę szybciej pojawić i tak samo kończyć, to oczywiście możemy sobie tak o pół poprzesuwać te wartości i na pewno, no i ten efekt oczywiście zanikania tych tekstów będzie o wiele szybszy. Zobaczmy teraz. O, dokładnie. Kolejnym efektem, który wam w dzisiejszym poradniku przedstawię, jest ten efekt, gdzie Blued na swoich ujęciach stosuje swojego skina, który jest na przezroczystym tle. I do tego celu po raz pierwszy w ogóle na tym kanale w poradniku odpalę Minecrafta. Już mi się właśnie aktualizuje. No i pokażę wam bardzo szybki trik, jak to zrobić, ale zrobić to na tyle łatwo, aby się po prostu nie narobić. Ok, jesteśmy w Minecrafcie i teraz tak, nie pozostaje nam nic trudnego, po prostu wystarczy, że sobie tutaj piszemy wełna. Szczerze, naprawdę jest to niesamowite, że w poradniku na nalepie pokazuje. Naprawdę nigdy bym nie sądził, że w poradniku na nalepie coś takiego będę miał okazję pokazywać. Tworzymy sobie po prostu takiego januszowego green screena w After Effects, w Minecrafcie. I w ten oto sposób uzyskujemy ładnego green screena. Oczywiście musimy za... damy sobie jeszcze dzień. Okej, okay, i teraz tak, wystarczy sobie na... o kurde, ale jazda, przecież ja mam zielonego skina. Wiecie co, ja nie jestem dobrym Minecraftowcem, ale tutaj znalazłem jakiegoś triczka, który pokazuje nam, jak zrobić studio green screenowe w Minecrafcie i w ten oto sposób, o już wam pokazuję, o to mi konkretnie chodziło, aby po prostu uzyskać taki efekt, aby uzyskać właśnie taki efekt, gdzie naszą postacią będziemy właśnie przy zielonym tle, a następnie dajmy na to, że to jest właśnie nasze nagranie, przerzucimy sobie do Premiere Pro, ustawimy naszą postać oczywiście na środku, w Effects wpisujemy sobie Ultra K. Przerzucamy ten efekt na naszą warstwę. Następnie klikamy pipetę, pipetą najeżdżamy na zielony kolor. On się automatycznie kluczuje i możemy sobie na przykład pozwolić, żeby nasza postać była na naszym nagraniu. Czyli po prostu tworzymy sobie owe studio w Minecrafcie. Następnie właśnie kręcimy, jak machamy tą naszą rączką. No i finalnie to od nas już zależy, jak tą postać sobie ustawimy w Premiere Pro. Czy ona ma być gdzieś po prawo, czy po lewo, czy ma być ona większa, czy mniejsza. To już wszystko zależy od nas. Możemy sobie też nałożyć, bo chyba Blued też w swoich filmach nakładał, drop shadow, który nałoży nam taki właśnie cień jeszcze na naszą postać. Ok, tutaj sobie dystans dajemy na 0, opacity na 100 i softness sobie powiększamy na przykład do 65. Jeżeli to dla nas jest za mało, to klikamy na warstwę drop shadow, Ctrl-C, Ctrl-V i powielamy ponownie ten nasz efekt. No i w ten oto sposób uzyskujemy naszą postać, którą możemy sobie cały czas nieustannie animować, ustawić gdzieś tam w jakimś rogu. No i dzięki temu w naszym montażu również może pojawić się nasz render naszego skina. No i ostatnim efektem, który wam w dzisiejszym odcinku pokażę, będzie taki efekt triggera, czyli po prostu takiego wkurzenia się mocnego. Chyba to triggera się nazywało. Po prostu pokażę wam, jak zrobić takie trzęsienie ekranu, jak to też miało miejsce na jednym z filmie Blueda. Do tego wykorzystamy też jakieś ujęcie gdzieś, gdzie najlepiej będzie się trzęsł ekran, może to. Okej, okay. No i do tego efektu najlepiej będzie, jak skorzystamy z After Effects'a, więc kliknijmy prawym wszystkie myszki na naszą warstwę i wykliknijmy Replace with After Effects Composition. Ale i tak jest, słuchajcie, dobrze, bo to jest jedyny efekt w dzisiejszym poradniku, który wam pokażę w dzisiejszym odcinku w After Effects'ie. I po kliknięciu Replace with After Effects Composition nasza warstwa się tutaj zamienia na taką różową, a całą edycję mamy w naszym już After Effects'ie. I teraz tak, dwa efekty nakładamy. Pierwszy to będzie Wiggle, a dokładnie Wiggle. To będzie Wiggle Position, przerzucamy go sobie tutaj. Jak na razie widzicie, on taki jest dość... wolny, nic tutaj się takiego nie dzieje, ale spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. Teraz tak, pierwsze co, to sobie sekundy zmienimy na 10. Nie wiem, czy 10 to nie będzie już za dużo. Więcej, damy 30. Zobaczmy, jak to będzie przy 30. Ok, myślę, że 30 będzie idealnie. I teraz tak, co nam zostało? Zostało nam powiększyć troszeczkę naszą, przybliżyć naszą warstwę skalą, czyli tak na przykład do 106, żeby po prostu nie było takiego momentu, gdzie nasze nagranie po prostu będzie tutaj, no będzie widać te czarne elementy, tak? Bo jak tutaj nam trzęsie ten ekran, o zobaczcie, tutaj takie czarne odstępy się robią, więc sobie musimy tak przybliżyć, aby po prostu tych odstępów nie było. Teraz chyba jest dobrze. No i jeżeli chodzi o trzęsienie, to możemy sobie tak zostawić, możemy jeszcze bardziej sobie zwiększyć to nasze trzęsienie, na przykład do 40. Jeżeli będzie już ten efekt, który nas zadowala i taki chcemy zostawić, no to oczywiście zostawiamy. I teraz nałożymy jeszcze jeden efekt, czyli motion. Jednakże stworzymy sobie jeszcze jedną warstwę. Klikamy prawym wszystkie myszki w tym miejscu, bądź też w tym. Nałożymy na zakładkę new oraz wybieramy opcję adjustment layer. I w adjustment layer przerzucamy efekt CC force motion blur. Przerzucamy i kurde, nie wiem, czy wy też będziecie mieć taki błąd, czy też nie. Ja ostatnio mam serio jakiś
cały czas praktycznie ma ten błąd w After Effects, wyskakuje jak chociażby motion blur tutaj jest ustawiony. No i muszę chwilę poczekać, aż on zniknie. Ale pomijając to, zostawiam tak jak jest, na razie 180. Jeżeli to będzie dla nas za mało, bądź też za dużo, to oczywiście sobie tą wartość zmniejszymy. No i to jest ten efekt, który ja właśnie, znaczy efekt, ten błąd, który ciągle mi wyskakuje. I teraz cały czas na przykład klikam OK, a on się dalej cały czas pojawia ponownie. Oj, coś poklikałem i... No, ale zobaczcie, efekt właśnie, jak widzicie, tego triggera, taki jak u Blueda, mamy nałożony. Efekt Wiggle powoduje właśnie trzęsienie naszego ekranu, a Motion Blur narzuca nam takiego właśnie rozmazania na nasz klip, na nasze nagranie. No i zobaczcie, finalnie nasz efekt się tak właśnie oto prezentuje. Mogę jeszcze wam pokazać dla porównania bez tego blura, jakby to się prezentowało. Jest różnica, na pewno mi to przyznacie. No i ten oto sposób uzyskaliśmy ostatni efekt w tym odcinku. To tyle z mojej strony i widzimy się na zakończeniu dzisiejszego poradnika. Okej, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli film wam się spodoba, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcji, zwłaszcza na moim kanale, bo by mi wtedy naprawdę bardzo, bardzo miło. Ja już więcej nie przedłużam, życzę wam miłej soboty, bądź też innego dnia, zależnie kiedy oglądacie ten filmik. Trzymajcie się, do następnego filmu. I dajcie znać, który z tych efektów, które wam dzisiaj pokazałem, nie wiedzieliście jak zrobić i poznaliście go po raz pierwszy. Dajcie znać w komentarzach. Do następnych filmów. Cześć!